Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek, znowu powiedziałem odcinek, to jest kolejna bitwa z Mistrzostw Polski w Rome 2 Total War. No i mamy tutaj kolejną bitwę Tufa i Wybobraka przeciwko tym razem Rafiarowi i Nieznajomemu. I tutaj już się chyba zaczyna od razu dziać, tylko zatrzymamy sobie i powiemy, kto czym tutaj dysponuje. Rzymem gra Tuf. I Tuf sobie, jak zaczniemy od kawalerii, to sobie wziął 3 jednostki socii equites. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem. Legatus to wiadomo, standardowo, jak piechota, to tak. Tu mogą być trochę zróżnicowane. Kohorta ewokati, widzimy legioniści weterani, kohorta ewokati, legioniści weterani. Trochę tak pomieszał kohorty, ale dobrze właśnie, bo niektóre jednostki właśnie mają bonusy dla sąsiadujących z nimi jednostek. Z Rzymem tak wszystko na jedną barwę brać to też tak nie ma sensu. Wikiles, 4 jednostki z przodu. No i oczywiście pomocniczy łucznicy syryjscy oraz procarze balearscy. Jeśli chodzi o Wybobraka, który gra Pontem, mamy rydwany z kosami schowane w krzakach. Dlatego też pewnie wybrali mapę piramidy, bo tutaj są krzaczki, w których można coś schować. I mamy tak, procarzy ze wschodu, 4 jednostki. Mamy również najemne nagie miecze i ich jest 4. 4 jednostki ich jest. Hoplici, 2 jednostki. Pontyjscy szermierze. Razy, kurde. Jeden oddział pontyjskich szermierzy, 2 oddziały celtyckich wojowników najemnych. No i jeśli chodzi o kawalerię, to jazda kapadocka razy 5, nie, razy 4 i dodatkowo konie szlachetnej krwi. No i ten rydwan z tyłu, wiadomo. No i mamy teraz Galację, którą gra Rafiar. Z przodu mamy Gali galackich jeźdźców, miotająca konnica. Najemną jazdę kapadocką, 2 jednostki. Z lewej mamy nagie miecze poborowych, tutaj również poborowych z przodu. Nagie miecze, galaccy legioniści, poborowi znowu, galaccy legioniści, łucznicy syryjscy, galaccy legioniści, łucznicy syryjscy, no i galaccy legioniści już do prawej flanki. No i jako wódz szlachetna jazda. Jeśli chodzi o Armenię, którą gra Nieznajomy, mamy 2 łuczników konnych, 3 jednostki konnych szlachetnej krwi, jako wódz Azadcy Rycerze, 2 jednostki toporników z tyłu, kartlijscy topornicy razy 6 oraz 3 jednostki łuczników ze wschodu. No i możemy puścić gierkę do przodu, zobaczyć co tutaj się będzie wyrabiać. Na razie fajnie, wszyscy idą do przodu, nie ma takiego kampienia i patrzenia w sobie w oczy, co oni tam wzięli, tylko od razu już idziemy do przodu, nie tracimy czasu. Jestem ciekawy, kiedy rydwany ruszą, trzeba będzie ich pilnować. Też patrzcie na minimapkę, jak ja zapomnę, to chociaż patrzcie na minimapkę, gdzie oni się poruszają. Gdyby to był live, to można by było szybko powiedzieć, oni się ruszają, patrz szybko. Ale tak, to muszę się zdać na siebie. O, tutaj widzimy, przelatuje ptaszek. Już czeka, już czuję, żeby niezłą wyżerkę. A, widzimy, że łucznicy konie byli ukryci w krzakach. To jest to, że jak się nie widać tutaj wszystkich jednostek, możliwe nawet, że poukrywali coś jeszcze w tym gąszczu, ale dowiemy się tego dopiero później. No, widzimy, że już procesie ze wschodu Wybobraka ostrzeliwują galackich jeźdźców. Właśnie. Szybki tor lotu. Właśnie, żeby było widać, kto w kogo strzela, bo tak to nie wiadomo. Mówię wam ludzie, ja te ustawienia graficzne i te właśnie interfejsy, to ja... Co uruchomienie Romy, to ja inaczej muszę to wszystko robić. Co chwilę muszę zmieniać. A to kampania na modach, a to kurde jakieś tam inne jeszcze screeny, w których grafikę na maksa ustawiam. A tu właśnie takie bitwy, w których... No, widzicie. Widzicie sami. Jeszcze włączenie modów itp. No, niech się coś stanie już. O, tutaj widzimy, są już bardzo blisko siebie. O, tu widzę, że chyba Pont z Galacją pierwszy będzie walczył. Idziemy już się ostrzeliwują. No ale... 4 jednostki ich jest, może być ciężko. Rzym również tam już ruszył. I już jest ze wschodu ostrzeliwują. Widzimy, jak blisko podszedł kawalerią. O, Rzymianie już rozbijają łuczników. No to jest jednak bardzo silna jednostka strzelecka. Balearscy procarze oraz łucznicy syryjscy. Chociaż w tym przypadku łucznicy syryjscy jakoś sobie niespecjalnie radzą. Widzimy, że już objeżdża końcą. A procarze ze wschodu uciekają. Tutaj widzimy, Armenia również całą swoją kawalerią przyjechała już na lewą flankę. A Wikiles będą tutaj pilnować. Tutaj użyto zbiórki do morali, żeby właśnie procarze tak szybko nie uciekali. No i jest szarża pontu na poborowych, szybciutka, ale również szybka ucieczka. No i poborowi już uciekną. Tutaj widzimy szarżę Wigilesów na włóczników ze wschodu. No i legioniści weterani już tutaj zmierzają do walki. No to się robi kocioł, bo jedna kawaleria została zapana i wszystkie jednostki tam już zmierzają. No, można to nawet na slow motion w sumie wziąć. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i legioniści są już bardzo blisko, ale zatrzymali się. I będą ostrzeliwać z pilum wroga. Typowy atak dystansowy. Tylko że kartlijscy topornicy również mają oszczepy. Widzimy, że tutaj Galatowie chcą umocnić flankę Armenii. Rydwany dalej czekają. Tutaj jazda kapadocka schowała się w lesie. Pewnie chce wesprzeć Rzymian. No i mamy... A, migających Wigilesów, dobra. No i już walka kohorty ewokati z topornikami. Galacy legioniści już tutaj wspierają. Puścimy normalne tempo. Kawaleria również tutaj wjechała. Rydwany jeszcze czekają. Tutaj hoplita związał walką jednostki, zaś piechota jeszcze pontu Wybobraka jeszcze się nie rusza. Tutaj ładnie w plecy wjedą kapadockiej jeździe. Armeńska jazda tam z tyłu jeszcze sobie jeździ, nie atakuje. Już widzimy, że ostrzeliwują generała łucznicy rzymscy. O, wielki bonus, tutaj jest wielki dym. Wszystkie jednostki prawie walczą. Jeszcze oprócz pontyjskich, rydwany jeszcze stoją w miejscu. Nagie miecze Galatów już zostaną zlikwidowane. No właśnie. Legat nawet wykonał szarżę. To było ryzykowne. Bo jest teraz ostrzeliwany, stracił 5 ludzi. Tutaj walka, żeby jak najszybciej chyba zbić morale, bo tutaj w Galatowie wszystkich po prostu wysyłają. No i legat chyba tu wiedział, że zaraz ginie. Dlatego użył wszystkich możliwych umiejętności. O właśnie. i zdążył. A ja was przeproszę, bo zapomniałem wyłączyć Steama. Dobra. No, Armenia tutaj plecy ładnie zrobiła. Łuczników już Rzymianie nie mają. Tutaj Wybobrak nadal jeszcze się wstrzymuje z atakiem piechoty. No, na tej stronie Rzymianie polegli. I ta strona również padnie Rzymian. Tutaj zaś na lewej flance się przybiją. To bezproblemowo. Natomiast tutaj to nie wygląda za dobrze. Mamy tutaj kartlijskich toporników oraz dwie jednostki galackich legionistów. Na jedną jednostkę Rzymian. Że to nie wygląda za dobrze. A tutaj zaś Wybobrak już musi jest zmuszony chyba nawet do walki. Aczkolwiek i tak się wycofuje, ale skleił po pleckach oszczepami. No tutaj trochę jest zamęt, powiem. No to zamęt. Zamęt to jest tutaj w sumie. Zobacz, cała lewa flanka jest po prostu rozbita. Teraz wszystko, bo przynajmniej większość powinna zmierzać tutaj, żeby dobić Rzymian. Tutaj widzimy Galatowie niszczą po prostu nagie miecze. Tutaj konnica oraz najemni wojownicy również uciekają. No, bitwa jest cały czas wyrównana. Nie widać tutaj przewagi żadnej ze stron. Rydwany jeszcze czekają, one jeszcze cierpliwie czekają. No tutaj zaraz będzie podwajanie jednostek na Rzymian. Tuf musi tutaj coś wykombinować. Już nawet łucznicy ze wschodu tutaj szarżują, chyba że oni po prostu zostali złapani. No widzimy, że Wybobrak teraz ruszył się całą formacją. Szlachetna jazda, no została trochę obita, ale została złapana jazda kapadocka. No dużo jeszcze konnych jeźdźców miotających mają tutaj obie frakcje. No tutaj no nie zdążyłem, zdążyli. Rzymianie mają jeszcze też jakieś szanse tutaj na przetrwanie, skoro pokonali tą jednostkę. Tutaj potraja nawet jedną jednostkę, chce spowodować, żeby jak najszybciej uciekła. Ale ta jednostka jest teraz bardzo narażona na szybkie zlikwidowanie. Tutaj zaś Wybobrak sobie radzi sobie z Galacją. Jeszcze nie zostały użyte rydwany. I one najprawdopodobniej przesądzą o tym meczu. Wszyscy ładnie rzucają jeszcze. No i jeszcze dużo procarzy zostało. Oni zawsze będą mogli ostrzelać konnych łuczników. Teraz wszystko już zmierza na lewą stronę. Idą pomóc Rzymianom. Chociaż Rzymian już nie ma. Tak jak mówiłem, zostali zgnieceni po prostu. To była zbyt duża przewaga liczebna. No i co tutaj zostało? Co tutaj zostało? Dużo konnicy, to na pewno. Zaś jeśli chodzi o piechotę, to też tego mało nie ma. 4 jednostki piechoty, dosyć silnej, na pewno silniejszej niż pontyjskie nagie miecze, chociaż są najemne nagie miecze, to jest jako lekka piechota, to w sumie nie wiadomo. Zresztą tutaj no niepełne składy są. Kawalerii za dużo też nie ma. Ale wodza złapali. Może uda im się zabić wodza, co morale będzie bardzo osłabione. O właśnie. No i chyba przydałoby się w końcu ruszyć tym redwanem. Koni jeźdźcy z tyłu mogliby też się szybko odwrócić i zacząć ostrzeliwać, żeby tam jedną sobą nawet ich ściągnąć. No i co tutaj się stanie? Wybobrak się wycofuje. Manewruje. Tylko jak daleko on się wycofa? Widzimy strzałki cały czas. Co tam się musi dziać z tą klawiaturą oraz myszką Wybobraka, to ja już nie chcę wiedzieć. Tam klikanie jest pewnie non-top. No, a przeciwnicy okrążają pont. Tutaj dobra faza obronna. Teraz pontu. Uszczelnia. Chroni procarzy ze wschodu, którzy są teraz jego no, ważną jednostką. Tam jeszcze pontyjskich szermierzy, którzy żyją i są w dobrym stanie. I cały czas unika walki. Cały czas się wycofuje. No i ładnie ostrzelał jazdę konnemu szlachetnej krwi konnych. Próbowali, a jednak wykonają szarżę. Bo już nie mieli amunicji. No i tutaj już teraz jest walka. Nagie miecze walczą z galackimi legionistami. No szarża się udała. Ale w późniejszej walce to nagie miecze no przegrają to starcie. Już migają. Tutaj kolejna jednostka poszła do ataku. Też Azadcy Rycerzy, też sporo ich zostało. No robi się Saigon, robi się nieco ciekawie dla Wybobraka. Ale rydwany ruszyły. Zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. No bo dla Pontu jest to naprawdę nieciekawie. Nagie miecze są już podwajane. No i łucznicy ze wschodu nawet zaszarżowali. Byleby procarze nie mogli strzelać. Oni prują teraz w generała. Tutaj kolejne szarże. Zbijanie morali. Ale rydwany są już coraz bliżej. Teraz pytanie, czy uda się te rydwany pokonać? Najprawdopodobniej powinni już je zauważyć. Ale wszystkie jednostki są związane walką. I mamy pierwszy cel, pierwszą ofiarę. Kartlijscy topornicy. O mój Boże. Morale od razu pada. Nie tylko, że są wyczerpani. To morale poszło. Działamy wodza. Wódz się kręci wokół. Mam jeszcze hoplitów bardzo dużo, którzy będą mogli utrzymać pozycję. No i widzimy rydwan kolejną jednostkę zaraz będzie kasował. Już ją skasował. Wstrząśnięty, wyczerpany. Wszystko na czerwono. Zaraz będzie uciekał. Dodatkowo jeszcze spore straty. No i to już jest wygrana. Rydwany po prostu sieją zniszczenie. Jeszcze żaden nie zginął. No i teraz już przewaga liczebna jest po stronie Pontu. Morale padły. Wszyscy migają. Mimo że jeszcze generał tam sobie jeździ, to już jest po bitwie. Zwycięstwo, ale spektakularne, naprawdę świetna bitwa. I ta cierpliwość Wybobraka, to jest po prostu coś cudownego. Jak można tak długo czekać z tymi rydwanami i jeszcze takie dobrze wykorzystać. Tak to naprawdę, to jest świetna bitwa była. Widać poziom, jaki prezentują Tufi i Wybobrak. No ale Rafiar i Nieznajomy byli bardzo blisko, ale to bardzo blisko zwycięstwa. Za co należy im się również szacuneczek. No i co? Zobaczmy, kto tutaj ilu zabił. Tuf. 205 legionistami weteranami. Ładnie pokulali. Jeśli chodzi o Wybobraka. Najwięcej... Czyżby rydwany? Nie, rydwany nie miały w sumie za dużo okazji zabijania, tylko na końcu w sumie wygrały grę, ale nie spowodowały, nie zabiły aż tak dużo. chociaż w tak krótkim czasie. Najwięcej zabili najemne nagie miecze, nawet zabiły. 186. A tutaj zobaczcie, wojownicy celtycy również świetnie. Procarze 119. Naprawdę ładnie pozabijał, no patrząc na to 1900, to naprawdę. Rafiar, Galacja. Najwięcej zabili Galacy legioniści, 259. No świetnie, po prostu Galacy legioniści również pozabijali mnóstwo ludzi. Kodnica już troszkę mniej, chociaż też nie jest aż tak słabo. Armenia Nieznajomego. Tutaj najwięcej zabili koni szlachetnej krwi. Tak, tak jest. Koni szlachetnej krwi 160. No konnice tutaj ładnie pozabijała, naprawdę soczyście. Topornicy, no niektóre połowa oddziału dobrze, połowa nie. Strzelcy również świetnie. Naprawdę bitwa bardzo wyrównana do ostatniej minuty. Dlatego zapraszam Was do kolejnej bitwy między tymi graczami. Wybobrak będzie walczył z Tufem. Wybobrak i Tuf będą walczyli o 3 punkty, a Nieznajomy i Rafiar będą próbowali tutaj chociaż punkta zebrać. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia. Bywajcie.